wieku rozpoczęła się w tym miejscu w 1985 roku. To tu, w tym budynku, miały miejsce wydarzenia, które dały początek dziełu mającemu zmienić szkołę. To tutaj, 30 lat temu, grupa młodych ludzi pod opieką odważnej nauczycielki rozpoczęła swoje konspiracyjne działania. O, masz lizaka? Mam. Fajnie. Szkoda, że w szkole nie można kupić sobie coś słodkiego. Pewnie. Jakby był sklepik, kupiłbym sobie draże kakaowe albo kremówki. Ej, tam. Fajnie by było kupić sobie coś innego do picia, orężadę albo puszczankę. No, sklepik by się przydał. Ale kto zapyta pana dyrektora? No właśnie. Tak dalej być nie może. Musimy coś zrobić. Powiedziała, co wiedziałam. Ktoś, coś. Może ty będziesz tak odważna i porozmawiasz z pierwszym. Oczywiście. Jest tak jak zawsze. Wszyscy chcą zmian, ale nikt nie ma odwagi stanąć do konfrontacji. Mi się chce pić. WF męczy. No co, może coś do picia? Oj, przykro. Tylko woda w krainę spragniemy. Wymyśliłam. Trzeba znaleźć silne wsparcie. Niech pani nam pomoże. Ale w jakiej sprawie? W sprawie naszego sklepiku uczniowskiego. No nie wiem, nie wiem. Pan dyrektor jest strasznie objęty. Nie lubi zmian. Bardzo prosimy. Pani jest naszą ostatnią szansą. Prosimy. Prosimy. No dobrze, postaram się zrobić co w mojej mocy. Ale nic wam nie obiecuję, dobrze? Dobrze. Dziękujemy. Proszę. Dzień dobry. Słucham panią, z czym pani do mnie przyszła? Panie dyrektorze, bo naszym uczniom przyszedł do głowy pewien pomysł. Ho, ho, czuję pismo nosem, że będzie to duży problem. Już jestem na nie. Bardzo proszę też wysłuchać tych niecnych planów, zanim z nich pan zrezygnuje. Widzę, że dobrze wybrali. Adwokata diabła. Słucham. Co takiego powiedziała nauczycielka swojemu przełożonemu? Tego nie wiemy. Nie zachowały się żadne dokumenty szczegółowo opisujące to spotkanie. Jedno jest jednak pewne. Udało się przekonać do sprawy dyrektora. Dzień dobry. Damy sobie radę. Później porozmawiamy, ale to się leci, dobra? Ciekawe, co to będzie. Co to jest? W składzie do narzędzia? Wiesz, to się w ogóle nie nadaje. Jaki bajzel. Kto to wszystko podciąga? Ile roboty! Dobra, damy radę. Trzeba podwinąć rękawy i jakoś to ogarnąć. No jasne, że damy radę.
rękawicę rzuconą przez dyrektora szkoły. Jego chytry plan się nie powiódł. Uczniowie, nie patrząc się na piętrzące się trudności, ponoszone straty, wyrzeczenia, rozpoczęli ciężką walkę z przeciwnościami. Czy było warto? Upływający szybko czas pokazał znaczenie sklepiku dla całej społeczności. Zmieniali się uczniowie, członkowie spółdzielni. Nawet czas pierwszego, jak nazwali dyrektora uczniowie, także przyszedł do historii. Pozostał tylko on. Czas oprzedł się z nim łaskawie. Wspaniała opiekunka zadbała o jego los. Sklepik zmienił i miejsce, i nazwę. Widzicie, jaka jest dobra czarodziejka? Przyszłam tu zaraz się głos. Sklepik zapełnił. Tajemnicą objawione są dalsze losy naszych młodych bohaterów, bojowników o sklepik. Niepotwierdzone relacje świadków wskazują na to, że związali oni swój los z handlem. Czy to prawda, że w zarządach spółek handlowych zasiadają dawni spółdzielcy z Bachowic? So what still scares you? Tell me.